Witajcie, witajcie, to jest kolejna cotygodniowa porcja dobrych wiadomości. Dzisiaj 13. porcja dobrych wiadomości. Moim gościem, podobnie jak w 12. jest Bernardo Fruga. Witaj, Bernard. Cześć, cześć, cześć. Hej. Lądujemy z kolejnym tygodniem. Słuchaj, u mnie w zasadzie same dobre wiadomości. Nie wiem, jak u ciebie? Bardzo dobry tydzień, bardzo dobry czas. No to się cieszę. To słuchaj, Bernardo, proszę bardzo, jedźmy z tym koksem. Jaka pierwsza dobra rzecz u ciebie w minionym tygodniu? Dwa trudne słówka. Sztyca i obejma. To bardzo dobre wiadomości. Sztyca i obejma. To dotyczy to snopowiązałki, czy czego? Wiesz, co to jest sztyca? Bo moja żona nie wiedziała. Sztyca. Nie. Ja też niedawno się dowiedziałem, natomiast mój kolega Szwajcar, który się uczył języka polskiego, znał takie słowa, bo był po prostu zapalonym rowerzystą. Słuchaj, sztyca to jest w rowerze ta część pod siodełkiem, okay. Która po prostu trzyma siodełko. I teraz tak, dobrą wiadomością jest to, że znalazłem taką genialną obejmę, która po prostu dwie śrubki, jedna wokół ramy, druga wokół sztycy i moje siodełko się nie zsuwa. Mała rzecz, a cieszy, słuchaj, także ja jestem po prostu zachwycony takim drobiazgiem, po prostu nowa obejma do sztycy. Mała rzecz, a cieszy. Mała rzecz, a cieszy. Jak rozumiem, ta obejma do sztycy chroni cię przed tym, żebyś razem ze swoją sztycą wjechał po prostu w dół. A jest. Tak, bo mój składaczek miał taki urok, że po prostu ta długa sztyca była kiepską obejmą przytwierdzona. Teraz mam super obejmę. Okej, okay, no to mi się podoba. Tak, twoje siodełko od tej pory jest stabilne, dobrze zafundamentowane. Patrzę, słuchaj, w swój kalendarz i wiesz co, w miniony poniedziałek, 21 czerwca, miałem okazję odbyć parę fajnych spotkań, ale przede wszystkim nagrałem tego dnia wieczorem, po południu, bardzo fajną rozmowę z Oksaną Bagri, którą tu podlinkowuję, rozmowę do serii Kawa ze sztuką. I wyobraź sobie, wiesz, bo rynek sztuki to no taki jest inny rynek niż wszystkie, no bo związany ze sztuką, prawda? Ale dowiedziałem się na przykład od Oksany i było to dla mnie absolutnie odkrywcze, nie? Że na przykład są takie portale, gdzie możesz sobie sprawdzić pod nazwiskiem danego na przykład malarza listę transakcji dotyczących jego dzieł z całego świata. Nie? I rysują się wykresiki, tak? I proszę bardzo, pan Iksiński, hype na jego sztukę, nie wiem, trwa od 3 lat, mocne zwyżki, tak? Średnia cena za obraz wynosi tyle i tyle. W związku z tym, że zdążył umrzeć, to już nie będzie podaży jego dzieł na rynku. No po prostu, wiesz, niesamowite sprawy. Okazało się, że to jest rynek w zupełności analogiczny do rynku walut, do rynku papierów wartościowych i tak dalej. Nie? A co z poetami? Czy twoje tomiki też tam są rejestrowane? No więc wiesz, moje tomiki jeszcze tam nie są rejestrowane, ale generalnie ja w taki sposób podszedłem do wydania mojego tomiku wierszy epickiego i słuchaj, żeby daleko nie szukać, nasz wspólny znajomy Piotr Ślązak, pamiętam, że kupił 3 egzemplarze, nie? I pytałem go, komu je zadedykować, nie? No i Piotrek mówi, no ten pierwszy to mi zadedykuj, natomiast 2 pozostałe po prostu się podpisz, tak? I daj tam jakąś taką uniwersalną dedykację. A ja mówię, no ale to co, na prezenty, czy co? On mówi, nie, ja te 2 dodatkowe kupiłem w celach tezauryzacyjnych. Po prostu uważam, że za jakiś czas, w związku z tym, że wydałeś ich tylko 200 sztuk i każda jest numerowana, uważam, że one długofalowo będą nabierały na wartości. Pięknie, pięknie, pięknie. No. Czyli rozumiem, że kiedyś, a na pewno już po twojej śmierci, na tej giełdzie będziemy widzieć po prostu notowania tych kilku egzemplarzy twoich tomików kupionych przez Piotra Ślązaka. Zdecydowanie tak musi być.
Super. Czyli dobrą wiadomością było to, że z panią Oksaną odkryłeś ten wspaniały portal cenowy dzieł sztuki. Między innymi ona o wiele więcej oczywiście w tej rozmowie opowiadała, natomiast no, było to dla mnie, no ja ze sztuką trochę mam wspólnego, mało na ten temat większość ludzi wie, natomiast była to dla mnie zdecydowanie odkrywcza rozmowa i polecam ją każdemu, bo poza tym, że odkrywcza, to w ogóle bardzo, bardzo fajna interlokutorka, myślę, że jeszcze nie jedno razy. Czy pani Oksana może pomóc, tak jakby już, skoro już taki budujemy networking, to tak jak możemy wynieść korzyść poza poznajomościem tego portalu? No właśnie, zadałem jej prawie dokładnie to samo pytanie, no i się okazało, że jeżeli masz przynajmniej 5000 złotych, które chciałbyś ulokować w coś, co równocześnie będzie ładne i jego cena prawie na pewno wzrośnie, no to już od tego pułapu Oksana będzie w stanie ci doradzić, tak? A więc jej to, co ona robi zawodowo, zresztą jako jedna z nielicznych osób w Polsce, art advisorów jest paru w Polsce, no to jest właśnie art advising, nie? Czyli przychodzi ktoś i mówi, zamierzam budować kolekcję, tak? Ale nie wiem, co warto, co będzie miało, prawda, ssanie na rynku. Albo po prostu, tak, idzie inflacja, szukamy jakiejś alternatywy, może jakiegoś sztuki, proszę mi doradzić. Nie? No i ona tym właśnie się zajmuje. No jest, rozumiem, w naszych towarzystwach biznesowych. Nie jest, ale właśnie pytanie brzmi, czy poprawna odpowiedź nie powinna brzmieć, nie jest jeszcze, ponieważ polecił ją Przemek Suliga z Kielc, towarzystw biznesowych, więc myślę, że już niebawem będziemy mogli czerwony dywan dla Oksany rozwijać. Skoro prezes w nią marketingowo inwestuje, to w zasadzie wzajemności. Dokładnie, prześlę jej link do naszej rozmowy oczywiście. Dobrze, dobrze. Pięknie. To co? Poczekaj, tu uruchomię naszą specjalną, o, uwaga, 3, 4. Dwie pierwsze dobre wiadomości już za nami. Co tam, Bernardo, jeszcze u ciebie pozytywnego w minionym tygodniu? Ja jako po prostu duży chłopczyk lubię zabawki i właśnie wiadomością jest to, że dostałem zabawkę na tydzień, taki świetny tablet. Bo słuchaj, od mniej więcej pół roku na fejsie i na YouTubie byłem bombardowany pytaniami, ty, ale kupić taki czy inny tablet, ale robić notatek, to na tym, na Remarkable czy na Erze, Remarkable czy R, nie? W sensie, no ludzie, no trzeba by to jakoś ogarnąć i zrobiłem najprostszą rzecz na świecie, bo to tak, wiesz, ja to lubię tak prostolinijnie, po prostu napisałem do dystrybutora, mówię, słuchajcie, koledzy mnie pytają, mi koleżanki, czy to wybrać, czy nie wybrać, weźcie mi może, wyślijcie, to ja to potestuję, napiszę i powiem, czy mają wybrać, czy nie wybrać, nie? To będzie dostępne informacji, bardzo chętnie panu udostępnimy, proszę podać adres, wysyłają, na drugi dzień wysłali i mam. Także po pierwsze, poza, że mam zabawkę, to jest dobra wiadomość, ale to zabawkę sobie mogą też kupić, ale świetna wiadomość jest po prostu taka, jak to napisano, prościa będzie wam dane. Dokładnie. No, bo ktoś tam mówi, a to wiesz, ja mogę jakiegoś znajomego znaleźć, a może to, a może tego szukamy, może kupisz, a oddasz i tak dalej. Nie wiem, się tak prosto linijnie po prostu poprosić i dostać. Poprosiłem i dostałem. Świetna wiadomość. To gratuluję. To może zdradźmy, co to za dystrybutor, zeróbmy. IT Distribution, czyli to jest firma, która prowadzi dystrybucję różnych urządzeń elektronicznych. Oni nie sprzedają bezpośrednio do klientów, tylko przez różne kanały i akurat nie te czytniki oni bodajże przez Empik sprzedają. Jak też pytałem, słuchajcie, czy mam grać na waszego dystrybutora, czyli polecać Empik, czy mówić o was, to ta pani mówi, no niech pan tam napisze, niech pan powie po prostu, że po prostu materiału tego sprzętu użyczyło IT Distribution. Także IT Distribution to użyczyło. Ja mam z nimi jakąś tam historię, bo rok temu u nich kupiłem sprzęt, znaczy znowu, kupiłem w Empiku, oni wysyłali, miałem z nimi jakiś tam kontakt, więc to też nie było tak, że zupełny cold call, ja do nich napisałem, słuchajcie, rok temu
coś tam od was kupiłem, nawet popełniłem recenzję, a teraz chciałbym po prostu potestować, kupować nie potrzebuję, chętnie zrobię recenzję i to tak, żeby uczciwie też powiedzieć, nie, że nie tam szedłem z ulicy i mówię, to ja jestem wesoły Benek, mam na przedmieściu no tak, domy, chciałbym wasz czytnik. Tak, ale też zakładam, że nawet niekoniecznie mogli to pamiętać, nie, jeżeli to było rok temu, a są dystrybutorem, więc ogarniają mnóstwo komunikacji, nie? Nie, raczej zakładam po prostu, że to są to dobrzy ludzie, którzy stwierdzili, że pewno, nie? Jeżeli człowiek chce to potestować, to myślę. Ja bardzo tak lubię takie relacje bezpośrednie właśnie, nie? Prosisz, dostajesz, robisz, nie? W zasadzie handshake'u, potestuję, oddam im. No i w związku z tym codziennie robię, może dwie przemyce wiadomości w tym jednym wejściu, tak trochę ci obejdę. Druga dobra wiadomość. Po raz pierwszy w życiu zrobiłem shorta. Ach, słuchaj, YouTube Shorts to jest taka nowa formuła na YouTubie i ona tak gdzieś od roku mniej więcej jest testowana, zaczęło się od Indii w związku z takim lokalnym konfliktem hindusko-chińskim. To w ogóle jest ciekawa sytuacja biznesowa, dlatego że jak wiemy YouTube jest amerykański, to są Google, natomiast chiński jest TikTok. TikTok, czyli ten portal, gdzie się w pionie krótkie filmiki puszcza. I to bardzo gdzieś tam zalazło za skórę ludziom z Google'a i szukali okazji biznesowej. I okazja się pojawiła w Indiach, ponieważ był jakiś konflikt lokalny, hindusko-chiński, i władze hinduskie zablokowały części swoim obywatelom dojście w ogóle do tego. I było tam rozwolnienie, tak mówiąc ładnie, prawda? W związku z tym Amerykanie w tym momencie rzut na taśmę i mówią, no to program beta shortsów YouTube'a będzie u was, drodzy Hindusi. To się zaczęło od Indii. Tam to poszło całkiem dobrze, potem beta do Stanów, teraz kilkanaście innych krajów. Polska oficjalnie w programie shortsów nie jest, ale Google twierdzi, wysyłajcie krótkie filmiki, które są w pionie do 60 sekund, wpiszcie hash shorts, a my to oznaczymy takim specjalnym logo. Czyli to dobra, próbuję. No i puściłem właśnie wczoraj pierwszego shortsa, został oznaczony właśnie jako shorts, w pionie w ogóle i tak dalej. Dzisiaj puszczam drugiego shortsa, bo tak sobie powiedziałem, że skoro coś nowego, czyli ten gadżecik, no to będę codziennie robił shortsa z jednominutową recenzją tego nowego urządzenia. Także po prostu popełniłem pierwszego w życiu shortsa i to jest też ekscytujące. No to jest to zdecydowanie dobra wiadomość, więc należy się sążniste. U mnie z kolei kolejną dobrą wiadomością jest to, że spędziłem dobrych parę godzin, słuchaj, na prowincji w miniony wtorek. Na prowincji, no nie aż takiej bardzo, ale na tyle bardzo, że nie było tam zasięgu. I w ogóle pod to hasło spędziłem czas na prowincji, gdzie nie było zasięgu, mogę zdublować, podobnie jak i ty. To będą dwie dobre wiadomości w jednej, ponieważ no po pierwsze spędziłem upojny weekend we wsi Dąbrówka pod Lublinem, gdzie odbywał się piknik rodzinny towarzystw biznesowych i film na ten temat też nagrałem i się montuje. Dziś się nawet montuje, gdy rozmawiamy, więc gdy nasi... Ci montuje, czy Tomek montuje? Nie, Agnieszka montuje. Agnieszka, więc tutaj go podlinkuję, bo pewnie wy już go macie na kanale do obejrzenia. I to był bardzo fajny czas, wiesz, zaimponowali mi ludzie, którzy te upały, bo to były te upały ogromne, 40 parę stopni na liczniku. No i wiesz, ludzie podocierali z Gdańska, z Krakowa, jedni samolotem, inni pociągiem. To nie była prosta sprawa tam pod Lublin trafić do Dąbrówki, ale no 70 parę osób, dzieciaki, wędkowanie, łucznictwo, fizie-mizie, zdecydowanie bardzo dobry czas i wszystkim się nawet podobało. No i jakby mi tej prowincji braku zasięgu zabrakło, to we wtorek wieczorem miałem spotkanie z Towarzystwem Biznesowym Siedleckim, no i udałem się pod Siedlce, już nawet nie wiem, jak ta miejscowość się nazywała, bo nie pamiętam, ale u pewnej gospodyni spędziłem dobrych parę godzin i słuchaj, spełnił się mój sen jeszcze z przedszkola, ponieważ w przedszkolu niekiedy na podwieczorek dostawaliśmy parowańce. Ja później moją mamę... Co się dostawali, przepraszam? Parowańce. Parowańce. Czyli coś na parze tak robione?
Tak, takie bułeczki robione na parze. Robi się ciasto, podobno bardzo prosto, ale nie znam składu. Robi się ciasto i formuje z niego takie kulki wielkości pączka i następnie na parze te kulki dojrzewają i są równocześnie miękkie, ale się nie rozlatują i, a nie rozpływają. I pamiętam, że po przedszkolu w podstawówce męczyłem mamę o te parowańce wiele razy i tak przez lata taka tęsknota za parowańcami z dzieciństwa. No i słuchaj, przyjeżdżam pod Siedlce do Beaty, którą gorąco pozdrawiam w tej chwili. I Beata mówi, no to na obiad zjemy parzaki. Parzaki, a oni są parzaki, a nie parowańce, tak? A to są parzaki. No tak, parowańce. Więc w różnych częściach Polski to są, słuchaj, parowańce, pampuchy, parzaki. Jest tego parę, okazało się, form nazewniczych. Więc nie dość, że odbyłem z Beatą świetne, bardzo treściwe spotkanie, na wiele tematów sobie pogadaliśmy. Później wieczorem bardzo fajne spotkanie przed odmrożeniem spotkań stacjonarnych z Towarzystwem Biznesowym Siedleckim. No i jeszcze dostałem, słuchaj, parzaki, parowańce, o których marzyłem od przedszkola, więc zdecydowanie seria bardzo dobrych wiadomości. To co? Tak. A co u ciebie? Oj, słuchaj, u mnie myślę, że dobra wiadomość, nie wiem dla ciebie jest dobra, dla mnie ona jest bardzo dobra, zelżały upały. To dla mnie jest wiadomość w ogóle z dnia dzisiejszego. Dzisiaj jak sobie, dzisiaj jechałem sobie na Pragę i tak jak warszawską Pragę, jak zobaczyłem taką ciężką chmurę burzową, myślę, oj, to będzie chłodno. O ile w normalnej sytuacji mówimy, o burza, zmoczy mnie, to teraz, oj, upały zleżały, po burze będzie czym oddychać, także moim zdaniem to świetną wiadomością jest chłodniejszy dzień. Mimo, że wiesz, no jest ile tych stopni, teraz pewno ich mamy ze 26, prawda? Natomiast to mimo wszystko w porównaniu z tym 30-31 to chłodniej. Zdecydowanie, wiesz, ja upałów nie lubię, więc dla mnie to też jest zdecydowanie dobra informacja. Natomiast pamiętam, że w poniedziałek, jak wróciłem do domu i nagrałem z Oksaną odcinek, jak się położyłem o 18, wyparzony jak parzak tymi upałami, a po prostu zobudziłem się drugiego dnia o 8 rano, nie? Mhm. Więc no, te upały absolutnie wykańczają, więc nie jestem ich jakimś wielkim. Cieszmy się z chłodnej pogody, bo tak szybko odchodzi, bo ja tak patrzę właśnie na prognozę pogody, to niedziela, kiedy mamy premierę tej naszej rozmowy, to będzie prawdopodobnie ostatni dzień, taki chłodniejszy, 24 stopnie, bo potem już znowu ma być 25, 28, 27, 28, wprawdzie nie widzę, żeby dobiło do 30, ale stawka idzie w górę. Aj, niedobrze, globalne ocieplenie. No cóż, jeszcze dobra informacja ode mnie. Słuchaj, w środę miałem bardzo, ale to bardzo ciekawe spotkanie. Zresztą znacie go z mojego kanału, Jaro Betlej, człowiek, który jeśli chodzi o eksport do Niemiec albo nawiązywanie współpracy z partnerami niemieckimi, wie absolutnie wszystko. Prezydent opowiadał nam na spotkaniu kiedyś o pisaniu piórem, jak pisał piórem, tak, odręcznie, co wysyłał listy do swoich partnerów w Niemczech. Tak, dokładnie. To było na kolacji w hotelu Polonia, nie? Tak, kolacji klubu towarzystw biznesowych. Więc z Jarkiem spędziłem jakieś 2 godzinki na kawie i lodach w środę. I właśnie Jarek jest autorem absolutnie genialnych pomysłów na nowy, jak to mówią Amerykanie, nowy setup offline'owy towarzystw. Bardzo fajne pomysły i intuicje mi podpowiada od dłuższego już czasu, więc to było bardzo twórcze spotkanie. Przy okazji oczywiście po raz bimbalionowy. Okazało się, że świat jest mały i świat jest mały i elity są wąskie, ponieważ okazało się, że Jarek przed 20 laty zawarł dobrą znajomość z jednym z moich znajomych i w ogóle to jest niesamowite, bo nigdy bym nie pomyślał, że oni się znają, a
okazało się, że znają i gdy później zadzwoniłem do tego drugiego, no to okazało się, że tak, oczywiście nie tylko pamięta, ale same dobre rzeczy o Jarku mógł powiedzieć, więc trochę to jest taka kontynuacja filmu, który nagrałem, pamiętam na kanale, on się nazywa Wróciłem z Ustki i mam dwa pytania. To właśnie to pytanie, które też z tobą, Bernard, przegadywałem, jakie są insighty, jakie są popandemiczne oczekiwania odnośnie towarzystw i tego, co będziemy dawali naszym członkom, sympatykom. I powiem ci, że ta spirala się tylko rozkręca i coraz ciekawsze rzeczy w tym temacie padają. No ja się czuję, jakbym po prostu był o 10 lat młodszy i wymyślał wszystko na nowo. Fascynujący proces. Więc jeśli ktoś z widzów ma coś do podpowiedzenia, to oczywiście to będzie bardzo dobra wiadomość, jeżeli się zdecyduje odezwać w komentarzu, w mailu, na Messengerze, nie ma to znaczenia, wszystko odbieram i na pewno dostanę i odpowiem. Jest to zdecydowanie wiadomość, której należy się sążniste. I tyle dobrych rzeczy u mnie, Bernard. U ciebie jeszcze coś dobrego się wydarzyło. Słuchaj, bardzo dobra wiadomość. Euro i polska drużyna na euro. No tak, bo co, bo już nie będą rozpylali CO2 latając na kolejne mecze? Nie, słuchaj, po tym ciekawym meczu ze Szwecją słyszałem bardzo pozytywną dyskusję. Mianowicie ktoś wreszcie odkrył, że trener jest ważny. Gadało się, to tak trochę jak w biznesie, nie? Gada się, o, ci przy tej taśmie stoją, bo ci robotnicy braki wypuszczają, nie nadążają i tak dalej. Ktoś mówi, no ale ktoś tą pracę chyba zorganizował jakoś, nie? To chyba nie ci robotnicy, ale chyba ten, który to zarządza tym wszystkim. No i właśnie wczoraj po meczu słyszałem tak jednym uchem, bo coś tam właśnie przy rowerze robiłem, bo moja żona kibic oglądała, słyszałem właśnie dyskusję, no tak, ale patrz, w tym kraju to mają trenera od 10 lat, mają ze swojego kraju trenera, znają, jeżdżą po swoim kraju, znają zawodników, nie, i tak dalej. Tym może byśmy pomyśleli, że my jakiegoś trenera dobrego potrzebujemy, który będzie znał nasz kraj, nasze kluby, nasze mocne strony, naszą specyfikę. No i to jest moim zdaniem bardzo dobra wiadomość, że z każdej porażki może wyjść coś dobrego. I tutaj moim zdaniem dobrą wiadomością może być to, że będzie nagle odkrycie, że jeżeli sobie królika z kapelusza wyjmiemy w lutym bodajże, żeby nas przygotował na rozgrywki w czerwcu, no to myślę, że... Niekoniecznie musi się to udać. Nie, myślę, że nowenna, pielgrzymki, modlitwy, msze za ojczyznę i tak dalej, to nie wystarczy, bo ten cud byłby zbyt duży. No tak, tak, to faktycznie jest ciekawe, bo spójrz, jak tak prześledzić, to te zmiany trenerów u nas są bardzo często, nie? Już tam nie mówię o takich właśnie szukaniu cudownych lekarstw, tak? W rodzaju tam Leobenhacker, pamiętam, ktoś tam, ten miał być cudownym remedium, i faktycznie ta karuzela z trenerami się kręci bardzo szybko, nie? Ale spójrz, Maciek, jakie to jest nasze polskie, prawda? Pamiętasz początek lat 90. przemiany, prawda? Czerwone dywany dla zagranicznych, zagranicy, jakiś mądry, sprawiedliwy, tak. Uświecony przyjedzie, bo tu u nas to prostaki głupki, oni nie potrafią, nie? I o ile my w biznesie, mi się wydaje, żeśmy już odrobili tą lekcję i zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko złoto, co się świeci i te paciorki rozdawane nam jako tym dzikusom, żebyśmy weszli tutaj w ten chłam, to już na nas nie działa. O tyle rozumiem, że jest pewna faza opóźnienia kolegów i koleżanek w branży sportowej, dopiero teraz odkrywają, że to nie ten Portugalczyk, Holender, czy jakiś inny, co go Wanda nie chciała, tylko po prostu... Patrzmy no, tak. Na to, sukcesy. No, niewiele widziałem drużyn zagranicznych, które odnoszą sukcesy dlatego, że bardzo często zmieniają trenera i za każdym razem z innego kraju go biorą. Tak, bo tutaj no, faktycznie w biznesie ta faza po prostu nieustannego podniecania się tym, że ktoś urodził się w innym kraju, gdzie mówią po angielsku na przykład, albo w innym języku, no była. I to faktycznie tak naprawdę wystarczyło nazwać banalną myśl po angielsku,
dopisać anglojęzyczne nazwisko jako autora i już po prostu ludzie byli gotowi płacić nie wiadomo co za nie wiadomo co. I to ja chyba zacznę więcej sportu oglądać, bo ja nie jestem kibicem, ale oglądałem ostatnio mecz drużyny włoskiej, dlatego że lubię Włochów, po prostu mam do nich słabość. I tam któryś z komentatorów taki też rzucił takie hasło, mówi, słuchajcie, Włosi to jest zupełnie inna drużyna niż przed laty, która słynęła z prostackiego grania, z fauli tak naprawdę, a teraz elegancko, taktycznie umieją grać, nie? I co się stało? Nie? I pokazali tego trenera, znowu oczywiście Italianiec z Italii, nie tam jakiś tego Niemca, co go nie chciała Wanda, czy co jechał na podbój Ameryki Południowej. No i on mówi, on sobie pojeździł po klubach, powyjmował, a z tego klubu nikt nie znał tego tamtego zawodnika, on znał te kluby lokalne, powyciągał tych zawodników, poustawiał, to są kredyty zaufania i zbudował drużynę, która zrealizowała jego wizję. Ale rozpoczęło się od tego, że stare powiedzenie biznesowe, tak? Myśl globalnie, działaj lokalnie. On znał lokalne kluby, znał ludzi, wiedział gdzie jeździć, a miał wizję globalną, prawda? No i znowu, ja kiepski kibic jestem, ale jak widziałem ten mecz Włochów, naprawdę ładny mecz, ładny i kulturalny. Tam myśmy dostawali więcej żółtych kartek na tym naszym króciutkim euro niż Włosi, którzy przecież od zawsze, pamiętam jeszcze jak mieszkałem w Szwajcarii, z Włochami te mecze oglądali, po prostu tam nawalanka była na maksa, a teraz tak naprawdę klasa drużyna, ale znowu właśnie od tej strony. Także ja sobie myślę, że jeżeli już mamy coś za granicy, no to lekcje sobie kupujmy za granicę. Patrzmy, jak inni robią to, co przynosi im sukcesy i naśladujmy, ale w swoim sosie. Tak, no, konieczną rzeczą, żeby to się stało w końcu, żebyśmy zaczęli mieć takie podejście, to jest to, żebyśmy przestali się wstydzić bycia Polakami, bo wiesz, no, Polacy, no, to nawet w badaniach Eurostatu wychodzi, że spośród narodów Unii Europejskiej tylko Rumuni są od nas w tym gorsi, że sami o sobie myślimy gorzej niż inni o nas. W tym niestety wciąż jesteśmy w czołówce niechlubnej. Pedagogika wstydu, bracie. Pedagogika wstydu, dokładnie. Która się w interesie wszystkich, od zaborców po wszystkich później, zawsze było przekonanie nas, że my jesteśmy bardziej kulawi niż jesteśmy. Tak, że nasza gospodarka to raczej Polniszewiczraft, sklejona na słowo. Tak, nasze herbatniki robione przez San Jarosław to w ogóle niedobre herbatniki. Francuzi zrobią takie same, tylko z naklejką francuską i to będzie dużo lepszy herbatnik. Tak? Dokładnie. No, mam nadzieję, że to się zmieni. Trochę od czasu do czasu i ty i ja coś w tym kierunku robimy, więc mam nadzieję, że cegiełka po cegiełce do tego stanu rzeczy się przyczyniamy. Słuchajcie, nie mamy dzisiaj przeglądu waszych dobrych wiadomości, ponieważ tak nam wyszło nagranie. Kamil nic nie napisał dla nas. Słucham? Kamil nic nie napisał dla nas. Nic, Kamil nie napisał. Kamil napisz. Kamil napisz. Tak, Kamilu, w związku z tym, że nie miałeś gdzie napisać, to wielka prośba gorąca do ciebie. Napisz w komentarzu, co dobrego u ciebie, a także inni, napiszcie w komentarzu, co dobrego u was, to w przyszłym odcinku rzucimy okiem na te komentarze oraz na mojego Facebooka, bo w ten piątek, który minął, gdy wy oglądacie, ja wrzucę zdjęcie zwyczajowe, pochwal się misiaczku, i do tych komentarzy wrócimy. Więc same dobre wiadomości, jak widzicie, polska reprezentacja nie będzie powiększała śladu węglowego latając z meczu na mecz, więc same dobre rzeczy, myślę, że Bernard, możemy być zadowoleni. Ja jestem zadowolony, a szczególnie jestem zadowolony widząc moją żonę, która jest zadowolona oglądając mecze, bo u nas to jest taki model, że żona ogląda, a ja gdzieś jednym uchem, jednym okiem gdzieś tam tylko zahaczam. A komu teraz kibicuję? Co, ona się bardziej cieszy rozgrywką. Tak, jakiś kiedyś taki wierszyk czytałem, że ktoś mówi, gdyby Pan Jezus współcześnie żył i chodził na mecze, to prawdopodobnie by go nienawidzili, bo on po prostu by wszystkim kibicował, bo on się cieszył grą, prawda? To moja żona trochę Jezusowa, on się cieszy się grą. Ona mówi, ja tam nawet nie śledzę, kto ile punktów dostanie, to mówi, no ładna piłka. Mnie cieszy, ale tam jej serce na przykład jest blisko Francji, bo ona kiedyś pracowała we Francji, więc jak Francuzi grają, to serce blisko Francji, z kolei jak Polacy grali z Hiszpanami, no to kibicowała Polakom, a z kolei nasz dzień jest Hiszpanem, także to też takie było. A no tak, to prawda. Ładną grą, tak. A powiedz, a znasz może regułę Mariana Piłki na kibicowanie?
Nie. No kochany, podstawy, przekaż małżonce. Otóż, po pierwsze, kibicujemy Polakom. Następnie, jeżeli nie grają Polacy, kibicujemy chrześcijanom. I tu wolimy prawosławnych od protestantów. Gdy nie kibicują ani jedni, ani drudzy, gdy nie grają ani jedni, ani drudzy, kibicujemy monoteistom. Następnie, jeżeli nie grają wszyscy wcześniej wymienieni, po prostu kibicujemy tym, którzy grają przeciwko Niemcom. Taką oto regułę Marian Piłka w wywiadzie u Roberta Mazurka dobrych parę lat temu wygłosił. Bardzo ciekawy algorytm dobierania sobie drużyny. Niektórzy obnażają jej słabe punkty, na przykład pytając, a co zrobić, gdy Izrael gra z Iranem? No ale myślę, że aż tak głęboko nie będziemy wchodzić, bo jeszcze nam zdejmą film za antysemityzm. Ja myślę, że jednak poprzestaniemy na tym, żeby moja żona się cieszyła po prostu z pięknych meczów. Myślę, że to za bardzo jest takie, że jakby męskie kombinowanie, takie poukładanie te szufladki, a to po prostu estetyka grania. To mi się wydaje, że piłka nożna jest ładna do oglądania. Tak jak mówię, ja nie jestem kibicem, ale to jest jakaś ładnie się ją ogląda. Szczególnie teraz te współczesne kamery, najazdy, drony i tak dalej, to wszystko bardzo ładnie wygląda. No i na koniec dnia można także zbudować różne analogie z życiem filmowym, z biznesem i potem się tymi myślami podzielić. Tak jest. Czyli pamiętajmy, kochani, drużyna jest bardzo ważna, ale trener, selekcjoner, lider, to ty, to ja, to Maciej, to jest fundament. Zdecydowanie. I z tą myślą was zostawiamy, życzymy wam udanego tygodnia. Jutro poniedziałek, kolejny tydzień się zaczyna. Napełnijcie go dobrymi wiadomościami. Opowiedzcie nam o nich w copiątkowym wpisie na moim fejsie albo w komentarzach pod tym odcinkiem. Dziękuję, Bernard, za wizytę, no właśnie, nie w studiu, ale w pokoju studialnym, na którym nagrywamy, a was jeszcze przez 30 sekund pomęczymy różnymi propozycjami z obu naszych kanałów do obejrzenia jako rozszerzenie dzisiejszego spotkania. Dziękuję, czołem. Czołem.